słyszałem, że w kościele nawet śpiewałaś i wszyscy płakali. Zastanawiam się, skąd dobiega ten głos anielski. Tak, miałam wtedy 6 lat i nie było mnie widać zza ambony, było mnie tylko słychać. To był mój pierwszy psalm. No. I szykujecie jakąś niespodziankę? Tak, szykujemy. Możesz zdradzić trochę, co to będzie? Trochę tak, ale nie za dużo. To będzie nasze takie, można powiedzieć, pierwsze dziecko. Dzisiaj był taki przypadek, jeżeli chodzi o lutowanie. Miałam już dzisiaj kleszcze w rękach, miałam już dzisiaj akumulator, także... czyli faktycznie jest to faktycznie coś, co jest lubisz, to coś, o czym śpiewasz piosenki. Dokładnie. To jest twoje życie, akumulatory, tak, lutownice. Po co śpiewać o miłości, po co tutaj śpiewać o jakichś uczuciach? Można śpiewać o lutownicy, o lutowaniu. Tak. Jeżeli chcą Państwo, żeby Edyta naprawiła Państwa samochód, coś przylutowała, wylutowała, tak? Wymieniła akumulator. Tak, to podaję numer. Tak. To była śmieszna historia też, że w ogóle pani Grażyna, dla mnie to jest rakieta, dla mnie to jest taka osoba, ona pomimo tego, że już też głos miała, jaki i miała, i też naprawdę, pomimo, mogę powiedzieć, wieku, to dla mnie to była rakieta, ona weszła na tą naszą salę i powiedziała, informacja dla wszystkich oglądających, tak, co bych nie była, łok ważono. Podchodzi do mnie pan z prezentem, wręcza mi szarfę, mówi, zobaczymy się jeszcze raz. Okazało się, że prowadzący mówią, Miss Uśmiechu otrzymuje i znowu ja, więc otrzymałam Miss Uśmiechu i on mrugnął do mnie i mówi, jeszcze się spotkamy. Ja mówię, no to Boże, co ja mogę dostać, Miss Warkocza, przecież ja długich włosów nie mam.